Siema, jestem Kamil Kime i dzisiaj jest ze mną... Krzysiek. Tak, i dzisiaj znowu nawalamy w bilardo. No, siemka. I bez dalszego pierdzielenia po prostu zaczynamy. Owszem. Tak, zaczynamy. Dobra, zaczynam. No, ostatnio chyba też zaczynałem. Tak, ostatnio zaczynałeś ty. Podejrzewam, że to dlatego, że masz większy ranking, ale nie wiem. Kto ma wyższy ranking? Matma chyba ci leży, ty masz o 4 wyższy równo. Ty rzeczywiście, ja nie wiem jak to jest możliwe. No. No, stół został zamknięty. Kurczę, co? Co? Co ty gadasz? No, wyświetliło ci się, stół został zamknięty. Gdzie? No, na pasku informacji. Nie zwróciłem uwagi. Tak, a co mówi Krzysiu przed nagrywaniem? No to pamiętaj, żeby nagrywać pasek, co nie? Te. Ja oczywiście się sprzeciwiam, nie no po co? Krzysiek mówi, nie no, no przecież to ważne. Ale ja to już przecież mówiłem tak w tamtym odcinku, że tu będziemy nagrywać. No i tam. No, 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 stój! Leć piłeczko! Oj tam. Dobra. Co, to dzisiaj jedziemy na 2-0. No. Że dla mnie, że w sensie? Jest 1-0 dla mnie, więc no. Może chcesz czarno wbić? Będzie szybciej. Czemu jesteś takim rasistą? Dlaczego od razu czarno? Możesz białą. Czarną jednocześnie. Będzie bardzo... tolerancyjnie, prawda? Tak. Ja mówię do Kamila przed odcinkiem, dobra, poczekaj jeszcze chwilę, się napiję. A teraz ciągle piję po prostu, już pół szklanki wypiłem. No i dalej mam, nawet jeszcze kropli się nie napiłem. No bo te. Ja pierniczam to. To co zawsze? Mhm. O! No, yes! Idź w pizdu jeszcze dalej. No, faul. Tak to... Widzę przeciwnika, Kamilki, będzie dodatkowy ruch. Nie zauważyłem. Boże, ale ty miałeś inteligentny śmiech, ja nie mogę. Wiem, właśnie dlatego się ogarnąłem. Tak siedzi, gdzie brechta. No tak czasem mam. Ty wbiłeś teraz czy nie? Tak. Znaczy nie, to nie podobał się. No! Coś mi idzie. Yes! Kuźwa. Haha. A może mi nie zabierze ruchu? A jednak. Zbrał. Ta gra jest bardziej inteligentna niż ci się wydaje. Pamiętam, że w tamtym odcinku ruch mi zabrało. Że ja miałem uderzać drugi raz, a nie uderzyłem. I chyba sobie właściwie... Raz... Zaraz ja będę uderzał drugi raz. Wbiłeś znowu moją. Nie, wcale nie widzę. To kurw, to wcale nie było... Ej no! Yes! What? Ej, no nie lubię tego systemu, wiesz? Nie lubię jednak. Nie podoba mi się to. W ogóle. Jeszcze może mi białą wbić, co? Tak. Nie, no naprawdę, będę wdzięczny. W dziurkę. To się nazywa łuza. W dziurkę. Tak, możesz ci powiedzieć, że to się bile nazywają. To są piłeczki. Kule... nie. Kuleczki. Też mówi się kule bilardowe. Przynajmniej z tego co... Kuleczki. Leć kuleczko, leć. Mogę zrobić to tak. No, pewnie, że nic nie wyszło. Nie w tę stronę uderzyłem, co trzeba. No. Bo linijka w szufladzie. Tak, bo się złamała i za krótkie. Nie no, ja mam dwie. Tylko, że jedna na stoliku za mną, a druga w szufladzie, a mi się nie chce wstawać. Jest! O. Pierwszą swoją wbiłem. Ale walną, kurde. Nawet nie ogarnąłem, jak ona wpadła, już był kolejny ruch. Tu teraz będą staty Kapy Cubera, prawda? Widać. Jego ping to... Nie wiem, 44? Nie wiem, jak to przeczytać, to jest... No, chyba tak. Nie umiesz czytać? Nie, w ogóle... bo to ten... Słuchaj, w tym odcinku... Postaram się... zrobić... Znaczy, w sumie to jeszcze się zastanowię. Albo zrobić tak, żebyś nie musiał nic cenzurować. Co uważam, że chociaż cenzurowanie tego, że nazwałem cię ostatnio szmatą... nie nadawało się do cenzurowania, bo nie jest to wulgaryzm. Oprócz... No dobra, nie, tak jakoś wstawiłem. Ten, nie rozumiem, dlaczego to zrobiłeś, no ale no, wychodzi na to, że jestem taki zły i w ogóle, a to mi się nie podoba.
się, żeby wbić białą, ale tego nie zrobię, mi się to nie opłaca. No ch**, mnie to obchodzi, czy będziemy cenzurować, czy nie. Znaczy, no wiesz co, po ostatnim odcinku z Tekita to się nie dziwię, że to cię ch**a obchodzi, więc... Już i tak trzeba cenzurować. No właśnie, co nie, to są, chciałem zauważyć. Ale ten, nie, po ostatnim odcinku z Tekita, z Cichym i z Mikim, to... To się nie dziwię, naprawdę. No panie, weź tam to wycenzuruj, no. Po prostu jak pół ja odcinka do cenzury. Co tam pół? Cały. Cały, co nie? Co trzecie słowo to było? No. Dobra, czy jak trafię twoją, to mi zaliczę jako niedotknięcie, Billy? Nie wiem. Jednak. Ja rozumiem. I teraz mam taką fajniutką sytuację. Choć znajdź mnie, to nie trafię. Ja mówię... zrobię cięcie, ty nie musisz. Ale albo, po co? Albo nie, nie zrobię. Nic, ktoś mi coś napisał na Skype i muszę zobaczyć. Ha, nie wiesz... Czarny ekran wystawiam. A wiesz co, chociaż... No, Ginter. Co, kiedy, zebranie. A no tak, bo ten... Musimy zrobić. Na temat ten, który mi napisałeś? No czy... Przez wiadomością o nagrywaniu, która się składa z dwóch słów, z mojego imienia i wulgaryzmu. Twoja kolej. Nie, zebranie na temat reaktywacji serwera. To mówię, że to, co mi napisałeś przed przed wiadomością odcinku, która składała się z dwóch słów, mojego imienia i wulgaryzmu. No tak, no. Napisałem mu tylko Krzysiu kur. A? No i nie trzeba cenzurować. Co? Nie trzeba cenzurować, bo to nie podchodzi pod przekleństwo. No właśnie. Nie no, no reaktywacja się szykuje, no tak. Szykuję, no. Mogę to podać do tego? Przecież jest. Napisana. Jest podana? No. A no tak. Nie. Dę! Ej, ja mam jeszcze 5... 6 kuleczek, a ty masz 1. Jedną? No, 1 kwietnia, ale możliwe, że będzie wcześniej. Chociaż tak jak no, mówiłem, tak, no mi programowanie zejdzie. Co tu programować? Sam to chcesz robić wszystko? Pisać? Nie no, no ale... Wiesz... Tę całą broń zaprogramować. Plugin. A co tam planujesz? Genius, naprawdę, jestem się dumny. Możemy o Ukrainie pogadać. Jak tam... ile tam pracy się szykuje, panie Kamilu? Dużo. Czy wstępny zarys tworzenia rank już jest? Czyli mapy... Jest! Czyli mapy robi znany już z wcześniejszej edycji. Kotleciarz z Ginterem i z tobą. Nie, kotleciarz z Ginterem... Co? Ginter umie budować. No, no ale pomoże mu. Nie, on mu nie pomoże, on będzie murzyniem. Nie, no pomoże kotletowi. Znaczy nie będzie murzyniem. Świetnie, znaczy... świetne ustawienie, bardzo mi się podoba. I ten. Znaczy, no wiesz co, ale na razie to mam takie problemyszki. Więc, ale prawdopodobnie długo będę miał, więc... Tak, i ty, mi, i ty mi pomożesz programować, bo ty jesteś bardzo dobrym pluginistą, pamiętasz? No tak, to... Ale wiesz co, pamiętasz te czasy, jak jeszcze robiłeś pluginy? Tak, to były... To było bardzo dawno, ale myślę, że naprawdę sporo pamiętam. Tak, czytajcie, wkręciliśmy Celusa, że on robi pluginy. Tak, to wyglądało tak, że byłem na konfie ja, właśnie Celus i Kamil. Tak, i Celus tylko, mówił... Celus mówił, czego potrzebuje, a Kamil siedział na konfie wyciszony i tylko szukał w necie znaczy, plugin. Nie wyciszony, no ja tam coś czasem dopowiadałem, że wiesz, że... Wiecie, no, że ja jestem ten gorszy, Krzysiu jest ten lepszy. Tak, ja generalnie wkurzałem tak. Kamila cały czas, że on jest taki do dupy i w ogóle. Tak, ja się grzecznie zgadzałem, Celus mówił, czego potrzebuje, Krzysiek udawał, że szuka, w rzeczywistości ja szukałem i mówiłem Krzyszkowi, czy coś jest Krzysiek możliwe, czy nie. Wie, czy jest możliwe, czy nie, czy ma i tak dalej. A no. Ja tam trochę wiem o pluginach, aż taka tempopała nie jestem. Z pierdołą pluginową. No dobra, no. Przypomnę, jak razem z Kotletem grup menedżera robiliście. Ja tego nie robiłem! Nie, w ogóle. On to sam zwalił i cofnął krajno o tydzień.
To było najlepsze. Na pierwszej edycji. Kotlet mi coś tam kiedyś mówi, że nie no, ja się z... chyba dwa dni temu, nie no, ja się znam na pluginach. No, tak, ta, od razu mi się potem Kamil wraca z wyjazdu, co nie? Bo akurat cię nie było, co nie? Jeden, wracasz. Jeden i się okazuje, cofka. Co serwer zwinięty o tydzień dosłownie. Jeden cofka, dwa serwer rozwinięty. Byłem wkurzony na maksa, bo akurat uznaliśmy, że walniemy taki prezent Kacprowi i że mu wybuduje taki ładny zameczek. A no tak, kojarzę. Tak, i wybudowałem piękny zameczek. Wiesz, jak się Krzysiu darł? Nie do zdobycia. Jak się Krzysiu darł razem z Kacprem i z Maksem, Boże. Darłem się tak i na Cichego? Nie pamiętam, nawet chyba darłem się bardziej na ciebie niż na Cichego. A dlaczego się i pół serwera się darło na mnie z nimi na czele? Dlaczego? Dlaczego? Bo Cichy od razu jak powiedział... Cichy powiedział, że to jest moja wina. Cichy powiedział, że to Kamil zepsuł. To była... I pół serwera się na mnie obraziło, że ja coś zrobiłem, a Cichy był ten bohater, który naprawił. To było genialne. I to był czas, kiedy się do niego nie odzywałem przez tydzień. To nie był jedyny czas, kiedy się do niego nie odzywałeś przez tydzień. Ty, bo już 8 minut. Nie. 11. Wow. Wow! Matma u Krzyśka leży. Czekaj. Kurde. Ty patrz, a był taki czas, kiedy ja miałem jedną, a ty miałeś 6. No, co nie? To coś tu widzę nie wyszło. No rusz się. No. Jest. I z Celusem się skończyła sprawa. Z Celusem. On już taki fajny nie jest. I skończyła się sprawa tak, że się wkurzyłem na niego na maksa. Bo... Na maksa. Wiesz, o co mi chodzi. Nie wiem, ten... Jeśli wykrywasz tutaj podtekst... Ale nie seksu... Tak. Kurde! Nieseksualny. Ej, no, no to już czwarty raz chyba, kiedy tak no ładnie. I pozdrawiamy Maksa oczywiście, życzymy mu miłego wyjazdu. I co? Życzymy wam miłych ferii, nie? Właśnie, ja już mam ferie, Kamil ma za miesiąc. Ja mam jako pierwszy, Kamil ma jako ostatni. Najlepiej ma Cichy, który ma jako drugi, nie, Cichy ma jako trzeci. No drugi, trzeci, tam ten sam termin praktycznie. On ma tak samo jak... Nie, on ma jako trzeci. No to są cztery terminy. Nie, są trzy terminy. Cztery. Mam tabelkę z tym. Są cztery terminy. Jak cztery, jak trzy. Są cztery. Nie wiem dlaczego, ale są cztery. W gazecie. W jakiej? Nie wiem nawet. I ten. Wiesz, no i z gazet dwa lata pokoju. Z celu się skończyła sprawa tak, że... Jednak nie robił serwera. Znaczy, nie, nawet nie tyle, że nie robił, nie co robił. On nie robił w końcu serwera. Ja wiem, ale nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że uznał, że on potrzebuje tylko... Najpierw mówił, że on potrzebuje pluginisty. A potem mówił, że potrzebuje nauczyciela. Tak, potem mówił, że potrzebuje nauczyciela. Ale na to ja już się nie zgodziłem. Żeby go nauczył, jak to wszystko zrobić. Tłumaczyłem mu, że nie i ja mu to wszystko... Ja... No... Zrobił to wszystko. Ale że uczył ja go będę, a że ja się nie zgodziłem go uczyć, no tak. To... Ale nie, nawet nie chodzi o to. Ja chwilę potem mu powiedziałem, że ja mu nie będę robił tych pluginów. Bo on chciał najpierw, żeby wszystko ktoś zrobił za niego, potem, żeby część, a potem jeszcze, żeby go uczyć. Ale to nie jest najlepsze. Tak, a po to, żeby móc potem tego kogoś walić, samemu się tym zajmować. A najlepsze jest to, że on w pewnym momencie uznał, że on mi nie da dostępu do konsoli, bo nie widzi sensu do tego. Mhm. Może jeszcze nie do FTP, no nie? Generalnie wiesz, jaką tak. Ma filozofię, że ty mu wysyłasz to, co zrobiłeś. Wiem, i on to wstawia, co nie? I on to wstawia. I dzięki temu on ma pluginy, a ty jesteś... No nie wiem, jak to powiedzieć bez przeklinania. I tak trzeba wypiprzeć. I tak musimy tego twojego peniska wypiprzyć. 30. A tego penisa sobie twojego zapisałeś? Cicho. Bądź, dobra? I co? No nie wyjdzie, no. No i co? A, może? O.
I znowu mi nie wyjdzie, prawda? Coś tam się uda może z tego wykrzesać. Bardzo długi odcinek wychodzi normalnie. No bo jakoś tak długo gramy. A w ogóle jest bardzo kształtowy odcinek, zauważyłem. W ogóle się nie spieszymy, spokojnie gadamy, nie krzyczymy. Każdy z nas teoretycznie, no teoretycznie gramy 7 minut. Według tego czasu, który pokazuje WP. Ale WP jest... No to jest WP. Chyba moją pierwszą. Czy my coś wbijemy? Jakoś? O nie, jednak nie. To czy... Bo coś nam nie idzie. Co za... cholerstwo, no po prostu... Przynajmniej krew, tyle. Krew człowieka zalewa. Trzy minuty lepiej zapisz. Nie, cholerstwo to akurat wiesz. Znaczy no... No sam nie wiem. A Kamil, w ogóle tak zauważyłem, że nie ma intra. Z taką... Jupi, jaje! Kurna. Ale ustawionko. Znowu będzie czarny ekran, 16:30. Wiesz, że ja mam już całą kartę, kartkę pokrytą różnymi czasami. Nie, słuchaj, Kuba, ten odcinek się tak dłuży, że... Nudny normalnie, jest, zaraz, słuchaj, zaraz zrobimy normalnie dwie części, dwa party, bo to... Chciałbyś. Jeden part, to my się możemy nie wyrobić. I tu sobie zrobimy screena z ustawieniem kuleczek i po prostu potem to odtworzymy pięknie. Tak. Co? Jajco. Jak odtworzymy? Poradzimy sobie. Sraczka. Nie! Jaki inteligentny śmiech, co nie? Przyjdź za powietrze. Ja chcę coś wreszcie wbić. A, moje czerwone. No fajnie, a moja? A, twoja, musisz sobie poradzić. Genialnie! No cudnie. To ogarnąłeś, że ona minęła dosłownie wszystko, co jest na tej... Na właśnie tym, nie, bo się na tym stole? No twoją dotknęła. Ale ten, moją... Ale sobie to nagrań zobaczę. Kurczę, no. Panie, ale ona się odbiła dosłownie, po prostu przeleciała pomiędzy wszystkim. Pomiędzy. Ale kręcisz tym kijem. Kręć mi kijem, kręć mi. Dwie... Aha, już dwie rzeczy na Skype'ie. No, trzeba się jeszcze raz przyjrzeć. No fajnie, teraz weź to traf. Dlaczego to jest akurat blue screen, a nie jakiś na przykład ciekawy obraz? Po jeden. Wygrałem! A ja chciałem to w żółtą odbić. Wygrałem! Jest! Jest! No to mamy po jeden. Jest! Po jeden! No co, jeszcze 18? Ja ci nie pogratuluję. Wiem! Bo to było sarkastyczne. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Jest! Jest! Dzięki za grę i no. No i do... No i... Będzie w poniedziałek, więc za tydzień ja... O kurczę. Dobra, nie przedłużaj. Dobra, nieważne. No, to do następnego razu. Cześć.